Dziękuję bardzo za ten beat dla pana Eminema. Zdążył go napisać wczoraj. No i jeszcze Jacek Cygan, który akurat musiał wracać w pociągiem, napisał to na kolanie, także... Moje 16 linijek jako manifest do tego, co się dzieje teraz wokół nas. To już 2 miesiące, gdy siedzę na dupie, od ciągłego grania w plecach mi już wszystko łupie, ale dobra. Wstaję teraz zdrowo, bo niestety niedostępni są kurierzy w Glovo. Ubieram maseczkę, wciągam rękawice, chodzę już schodami windy. Nienawidzę. Otwieram drzwi łokciem, bo tak jest bezpiecznie, lecz czy wszyscy wciąż tak robią? Niekoniecznie, no bo baba co na spacer ciągle ze swym pieskiem chodzi. Na pytanie o jej maskę mówi, co cię to obchodzi? Dobra, olać. Ja do parku wchodzę, a tam stare dziady wciąż bez masek, dobry Boże. Jak w tym kraju ma być lepiej? Spójrzcie sami, skoro wszyscy już tu chodzą z wywalonymi nosami. Gdyby wszyscy ludzie się do tego stosowali, tego challenge'u by nie potrzebowali. Ja ze swojej strony pozwolę sobie nominować 3 osoby. Na początek egzotyczne trio, czyli Nexos, Slape Rocks i Flamey. Mam nadzieję, że chłopaki nie zawiodą mnie i swoich widzów. A propos o zawiedzeniu widzów, mam nadzieję, że nie zawiedzie widzów Gucio. Jako nominacja 4, intergalaktyczna, odpal organki i zrób fajną zabawę. Niech się widzowie czują dumni. A ja wam życzę wszystkim dużo zdrowia.